Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Cześć, sam nie posiadam konta na Twitterze, jednak wiem, że wielu z Was je ma. Dziś specjalnie dla Was przygotowałem ciekawostki o Twitterze i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Pierwszego tweeta w historii wysłał współzałożyciel tego mikrobloga, Jack Dorsey. Miało to miejsce w 2006 roku, a treść tweeta brzmiała: właśnie ustawiam sobie konto na Twitter. 38-latek z Londynu zaciął się w toalecie w jednym z pociągów Southwestern. Po bezskutecznych próbach wezwania pomocy napisał tweet z prośbą o ratunek i skierował go na oficjalne konto firmy. Szczęśliwie na reakcję nie trzeba było dużo czekać. Przez pierwsze 5 lat istnienia Twitter miał tylko 200 pracowników. 3700 osób zatrudnił dopiero w trakcie minionych 5 lat. W 2008 roku Facebook usiłował kupić Twittera za 500 milionów dolarów. Dziś wart jest 11,7 miliarda. Oficjalna nazwa loga Twittera brzmi Larry the Beard i została nadana na cześć amerykańskiego koszykarza Larry'ego Bearda. Pierwszy tweet z przestrzeni kosmicznej został nadany 22 stycznia w 2010 roku. Każdego dnia umieszczanych na Twitterze jest średnio 140 milionów tweetów. Tweetem, który został najwięcej razy podany dalej, jest zdjęcie z rozdania Oscarów. Już w przeciągu pierwszej godziny osiągnął 1 milion retweetów. W 2013 roku jeden tweet wywołał prawdziwy zamęt i krach na giełdzie. Odpłynęło z niej wówczas aż 130 miliardów dolarów. Wszystko to za sprawą nieprawdziwej twitterowej informacji na temat Baracka Obamy, który miał być rzekomo ranny wskutek ataku na Biały Dom. Na bazie analizy niemal 170 tweetów na temat grypowych dolegliwości udało się przewidzieć wybuch choroby w aż 9 na 11 amerykańskich miast objętych epidemią. To już koniec odcinka z ciekawostkami o Twitterze. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz moje pozostałe odcinki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.